Cześć. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wymieniam opony, na których dotychczas jeździłem. To były szwalby G1 w rozmiarze 40 mm, a zmieniam na Pirelli Cinturato Gravel RC i szerokości 45 mm. Także zapraszam do oglądania. No to zaczynamy. W pierwszej kolejności zaczniemy od tylnego koła. Zrzucę sobie na najniższą koronkę. Koło mamy zdjęte. Jakie narzędzia nam będą potrzebne do wymiany opony? Łyżki do opon. Oczywiście używam różnych rodzajów łyżek. Od takich najprostszych poprzez takie dosyć szerokie łyżki. I do takich mega trudnych, ciężkich opon plastik, ale z wkładem takim metalowym. One są dosyć mocne. Oczywiście klucz do wykręcenia zaworu. Strzykawka, dosyć duża. Płyn uszczelniający. Ja używam Trezado Vanilla. Od już kilku sezonów bardzo dobrze się spisuje, więc nie zamierzam na razie zmieniać. Jak już wspomniałem, strzykawka, no i opona. No dobra, zaczynamy od spuszczenia powietrza. Odkręcam zaworek, teraz troszkę będzie głośno może. Można tak, można od razu wykręcić cały zawór. Zawór w dobrym stanie. Czasami było tak, że jest mocno zawór oblepiony właśnie mlekiem. Tu jest w dobrym stanie, nieoblepione, więc jeszcze troszkę posłuży. Troszkę jest krzywy, a nie, wydawało mi się. Ok, no to teraz delikatnie to trzeba robić, ponieważ w środku mam mleko. Zobaczymy, ile tego mleka zostało. Delikatnie podważę. Zobaczymy, jak to tam widziałem. Okay.
ręcznik papierowy i od razu sobie tutaj troszkę będzie brudu. Delikatnie należy to robić, żeby nie uszkodzić sobie taśmy, która jest na obręczy. Uprane już w mleku, ale powoli delikatnie zrzucimy najpierw jeden rant. Ok, powoli. Gdzie ta łyżka? Mleka prawie nie było. Może będzie widać, jeszcze troszkę mleka było, więc teraz strzykawka i odciągnę jeszcze troszkę tego mleka. Teraz spróbuję drugi rant. Część opony zdjąć. Pójść łatwiej, ale dużo lepiej zawsze. Delikatnie. Opona wewnątrz wygląda tak, że w tym miejscu na całym obwodzie tworzy się taki garbik wysychającego mleka. Opona się tak się mocno klei. Robi się taki glut. No ale dobra, odkładam oponę, później będę musiał wyczyścić. No i teraz ręcznik papierowy. Troszkę wyczyścić obręcz z mleka.
na, no to co, zakładam oponę. Zobaczymy jak wskoczy. Opona ma, jest kierunkowa, więc odszukam, o jest, strzałeczka, w którą stronę ma się toczyć, więc tutaj ustawimy ją jakoś fajnie, może napisem do napisu. Pirelli do... O! Tak. Tak. Najpierw jedną stronę założymy. Delikatnie. Się nałoży. Dobra. Wentyl na dół. No, tak, i tak musi tak zostać. Wentylem na dół. Trochę mi się niewygodnie tak pracuje, ale żebyście mogli cokolwiek widzieć, to postaram się tak w niewygodny sposób założyć, dla mnie niewygodny. Może będziecie widzieć. Okej. Cyk. Trochę powskakiwało. Trzymam, żeby mi nie spływała. Jeden ram wskoczył. Teraz bardzo ważne, na wysokości wentyla, żeby rad przeszedł za wentyl. Tutaj, żeby wskoczył ten jeden rad za wentyl. Dobra, no to teraz druga strona. Położę sobie to na kolanach. Ostatnie już. No i ostatni pyk. Okej. No zobaczymy teraz. Zakręcę zaworek. Postawiłem tutaj, żebyście widzieli. I postaram się pompką ręczną wcisnąć coś powietrza. Zobaczymy, czy się uda. Czy będzie schodziło powietrze.
OK. Oponę mamy wstępnie założoną na obręcz, jeszcze nie zalaną mlekiem, ale żeby dobrze wskoczyła opona na obręcz, potrzebna jest duża ilość powietrza. Z pompki ręcznej raczej tego nie uzyskamy, z kompresora już bardziej, ale ja mam zrobiony przez siebie patent. Teraz wam pokażę. Gaśnica, stara gaśnica. Zaworek z reduktorem. Można sobie ustawić ciśnienie, żeby nie rozerwało opony, więc ustawiam tutaj zawsze max, co może być na oponie, czyli w granicach 5 atmosfer. Teraz mam dopompowane prawie do 7. Prosty patent. Wywierciłem otwór w gaśnicy. Na wulkanizacji kupiłem zwykły zawór do opony samochodowej, do felg samochodowych, nie do opony, tylko do felg samochodowych. Zamontowałem go tutaj. Tutaj podaję ciśnienie z kompresora, z pompki. Akurat mam jeszcze kompresorek zrobiony z lodówki, z agregatu lodówkowego. Nie mam go teraz przy sobie tutaj w warsztacie u siebie, więc wam nie pokażę. W sklepie budowlanym reduktor akurat idealnie pasuje do tych gwintów, które tutaj są. Najzwyklejszy, najtańszy przewód elastyczny, żeby nie przeszkadzało. Końcówka do pompowania też z manometrem. Końcówka, przejściówka do różnych wentyli od szyldera do samochodowego. Ok, już wkręciłem zawór, ale jeszcze go wykręcę, żeby więcej powietrza weszło i zobaczymy, czy uda mi się wcisnąć tutaj powietrze. Działam. Charakterystyczne strzały, to znaczy, że obręcz skoczyła. Teraz wystarczy wkręcić zaworek. Pyk. Pięknie. Pięknie wskoczyła opona na miejsce. Zaraz zobaczymy. Wkręcę sobie. O, nie za dużo tego ciśnienia jest, ale po czym poznać, że dobrze opona wskoczyła na swoje miejsce. Dookoła jest taki czarny na oponie pasek i widać, że on wskoczył na swoje miejsce. Zobaczymy z drugiej strony. Widać też ładnie tutaj wszędzie wskoczył. Bardzo dobrze. Wytnę sobie trochę tutaj mleka, chociaż tutaj mleka. Ok. Obeszło się bez żadnych płynów, bez niczego. Czasami jak nie chcę wskoczyć opona, to należy ranty posmarować jakimś płynem do mycia naczyń lub innym specyfikiem, który jest śliski,
wtedy łatwiej wskakuje. Jak widać, u mnie bardzo ładnie na te obręcze dendy horsa opona się zamontowała, zainstalowała, wskoczyła. Także teraz wykręcam jeszcze raz zawór, spuszczam powietrze, wlewam mleko i pompujemy z powrotem. Trochę wymieszamy. No i do strzykawki zaciągamy. Jak na pierwszy raz około 70 ml powinno wystarczyć. Zawsze na świeżej oponie, jak jest świeża opona, lepiej troszkę tego mleka więcej dać, żeby to mleko się rozeszło po ściankach opony. No i co? Teraz cyk przez zawór. No i ładnie miało to. Okej. Udało się nie pochlapać. Ponownie zaworek. No i pompujemy. Teraz można już nakręcić przejściówkę. Cyk. No i około minimalne ciśnienie. Minimalne ciśnienie to 2,5 bara. Max 4,5 bara. Okej. I teraz co? Mamy wstępnie napompowane, zalane mlekiem i teraz trzeba rozprowadzić to mleko po całej oponie. Więc tak. Z drugiej strony po ściankach. No i ok. Opona zamontowana na obręczy. Pozostaje montaż do roweru. Wyregulowanie ciśnienia i zobaczymy, czy jutro rano będzie ciśnienie się utrzymywało, czy trzeba będzie jeszcze poprawić na obręczy, ale myślę, że
Będzie wszystko ok. Koło na miejscu. Wkręcam sztywną oś. Zaciągam. Zamontowane. No i koniec. Robota zrobiona. Opony założone. Ciśnienie wyregulowane. Zobaczymy jutro, jak będzie z ciśnieniem. Czy się dobrze uszczelniły. Trzeba teraz pojeździć, żeby to mleko się dobrze rozprowadziło po oponie wewnątrz. Będę kończył to na tyle. Jeżeli film Wam się podobał, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, napiszcie w komentarzach, czy podobają Wam się takie filmy z mojego amatorskiego serwisowania rowerów, a raczej roweru. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie i do następnego filmu. Na razie, hej.